Siemano, witajcie, z tej strony Wojen i dzisiaj otworzymy sobie około 20 mega skrzynek. Jak nie 20, po prostu zależy, czy się jakoś pomylę w liczeniu. Miejmy nadzieję, że nie, więc będzie się działo. Kupimy sobie pakiet 2000 klejnotów, który kosztuje 500 zł, what? No ale czego się nie robi, dlatego, żeby był mega kozacki odcinek, także zostawcie za to łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, ponieważ pamiętajcie, jest to mój trzeci kanał Wojen Plus, więc pewnie duża część z was go nie subskrybuje. A dobijamy 100 tysięcy subskrypcji, jesteśmy już całkiem blisko. I macie szansę teraz dołączyć do grona 100 tysięcy subskrypcji. Znaczy, zanim jeszcze wybije te 100 tysięcy subskrypcji. Czyli wiecie, o co chodzi. Tworzymy tutaj legendę na tym kanale również. Więc słuchajcie, lecimy z tematem. Tutaj mamy pierwszą mega skrzynię za darmo. Dzisiaj jest taka dostępna, więc otwórzmy sobie tą skrzynię za darmo. Zobaczymy, co z niej wypadnie. Cyk, uwaga, uwaga. Dobra, jazdunia, otwieramy pierwsza skrzynia. Dobra, ona się nie będzie liczyła w tych 20, więc to nie jest tak, że już otworzyliśmy pierwszą, bo ta skrzynia była tak jakby, wiecie, za darmo, a my sobie dzisiaj kupimy 20 skrzyń. Okej, no mamy tutaj jakieś różne ciekawe, fajne rzeczy, ale chyba żadnego skina nie... Okej, dwa bilety na wydarzenie mamy, spoko, klejnoty mamy również. Ty, no kozacko, mi się to podoba. Te dwa bilety na wydarzenie, nie wiem co to do końca jest. Czy tutaj jest jakieś ten wydarzenie? A wydarzenie odbędzie się za dwa dni. Okej, ty, to ja będę mógł wziąć chyba w tym wydarzeniu udział. Ale jazda, będzie fajnie, będzie kolorowo, normalnie, ciekawie. Poza tym pamiętajcie, wbijajcie do sklepu z koszulkami wojanshop.pl. Jeżeli chcecie takie na przykład kozackie opaski bądź koszulki, to zapraszam bardzo serdecznie. Zwłaszcza teraz, że będę musiał wydać tyle pieniążków na odcinek. Polecam wbijać do sklepu wojanshop.pl. Kupujcie i zaopatrujcie się normalnie na święta, bo niedługo się wszystko wyprzeda. No, a potem będzie lipa, bo nie będzie rzeczy na święta, jeżeli ktoś chce sobie coś kupić na święta, więc polecam. Mamy tutaj również w sklepiku coś za darmo, nitę, coś tam, wiecie. Akurat nitę mam dosyć mocno rozwiniętą, jak widzicie ma 17 rangę. Jest to mój największy zadymiarz, jakby najsilniejszy, więc mi się to mega podoba. No i słuchajcie, mamy bardzo dużo zadymiarzy do odblokowania. Zobaczymy, jakich dzisiaj wydropimy. Wiecie, mamy dosyć dużą szansę na wydropienie jakiegokolwiek zadymiarza, bo ich po prostu nie mamy, więc na bank coś wydropimy. Dobra, doładujemy sobie konto za 2000 klejnotów i ruszamy do otwierania skrzyni. Jest! 2000, mamy końców. Trochę to trwało, nie wiem dlaczego tak długo się to ładowało. Ale dobra, zaczynamy. Pierwsza mega skrzynia w dzisiejszym odcinku. Znaczy druga, ale pierwsza kupiona. I uwaga, uwaga. Zobaczymy, co z tego wypadnie. Jazda, bum, co my mamy? Dobra, monetki, spoko, co tam mamy jeszcze? Punkty mocy, kozak, poko. Dobra, Jesse, Rico. Ale będziemy ci rozbudowani. I mamy postać, co to za postać? Karl, bardzo rzadki, okej. O, no to kozak, mamy Karla już na pierwszej skrzyneczce, ale nie mogę się wysłowić. Mamy również bilety i mamy podwajacz żetonów, więc to jest chyba mega fajna skrzynia, tak mi się wydaje. No mamy postać i takie tutaj bonusowe przedmioty i jak dla mnie przekozacko. Dobra, lecimy sobie chyba dalej w takim razie, druga skrzyneczka. A co to jest zasoby? Co to jest na końcu zasoby? Okej. Aha, dobra, dziwne. Lecimy, druga skrzyneczka, ale się będzie działo, jazda, monety. Karl, Colt, Troza, Nita, Rico, okej. I bilety, kolejne bilety, podwajacz żetonów, dobra. Okej, tutaj bez postaci, ale spokojnie, pewnie jeszcze troszeczkę postaci wydropimy, no nie? Poza tym, wow, już mam tyle klejnotów, w sensie tych monet, masakra, będę mógł sobie te wszystkie postacie tutaj ulepszać. W ogóle przyjrzę się temu, co to jest za wariat, czekaj, czy on się... Ty, on jest wojownikiem, widzicie, jest napisane pod nickiem. Ten, pod nickiem Karl Wojownik. To ja już lubię tego skina normalnie. Dołącza do teamu wojowników Wojana. Elo, dobra, lecimy kolejną skrzyneczkę otwierać. Poza tym zastanawiam się, czy robić coś takiego jak właśnie próg, że ileś tam łapek w górę, tyle skrzyneczek. Więc warto pod tym odcinkiem zostawiać łapeczki w górę, ponieważ może się zdecyduje, że nie wiem, co 2000 lajków będzie jedna skrzyneczka, co 1000. Oj, 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 to byłoby chyba za mocne. Albo co, albo w sumie co 1000 lajków, może zrobimy taki kolejny. No nie wiem, zobaczymy, ale zostawiacie łapeczki w górę, jeżeli chcecie tego więcej. Dobra, otwieramy trzecią mega skrzynię, żebym się na serio tylko nie pomylił, nie? W liczeniu, bo to będzie lipa. Okej, Colt. Oj, mamy kolejną postać.
Bardzo rzadki, dobra, kolejny bardzo rzadki skin, super. Penny strzela workami monet, okej, dobra. I podwajać żetonów jeszcze. Dobra, czyli już druga postać, no dzisiaj troszeczkę tych postaci sobie ogarniemy, no nie? No bo po prostu nie mamy ich w ogóle, więc muszę je wszystkie zdobyć. Jazda, to jest czwarta skrzynia? Jejku, ja muszę to zapisywać, bo zaraz mi się to pomyli. Dobra, czwarta skrzynia, lecimy. Cyk, dobra, Penny. Dobra, tutaj to wszystko. Okej, to chyba wszystko. A, klejnoty jeszcze, kozak, dobra, gitarka. Ktoś mi mówił, że to działa na takiej zasadzie, że jak otworzysz skrzyneczkę, na przykład tak jak ja teraz tutaj otworzę, pyk, i będzie ileś tam na przykład 6 przedmiotów, a jest 5. Czyli tutaj nie powinno być żadnego skina chyba, co nie? Okej. Ale dostałem bilety, ty to kozak, dobra, i klejnoty. Dobra, te bilety akurat są przekozackie, słuchajcie, mamy już ich 8, będziemy mogli ich naprawdę sporo uzbierać. Teraz mamy 6. skrzynię, ludzie, 6. skrzynia będzie otwierana. Jazda, dobra, cyk, Barley, Carl. Nie pamiętam, czy tutaj było 5, czy nie. Kolejne bilety, jo, ale chyba tutaj za każdym razem wypadają te bilety, więc nie ma co się chyba aż tak tym jarać. Praktycznie za każdym razem, bo zobaczcie, mamy już 12 ich. I napiszcie, czy one naprawdę się aż tak przydadzą. No nie wiem, ogarniemy to sobie później. Dobra, lecimy dalej. Mega skrzynia numer 7. Chyba 7, dobra, zaznaczę, że 7. Najwyżej się pomylę i otworzę mniej lub więcej. Elo, no i co z tego. Dobra, pyk, 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 no bez postaci żadnej, come on. O, jest postać. Co to jest? Okej, to jest ostatni bardzo rzadki skinos. No i teraz będziemy mieć już, w sensie mamy już wszystkie bardzo rzadkie. Teraz będziemy zbierać te takie z wyższej troszeczkę półki, co nie? Słuchajcie, mamy już ich troszeczkę, dobra, czekajcie. Według rzadkości, ten brok, pewnie teraz będziemy łapać tego broka, co nie? Ojejku, jakie tutaj są złote skiny. No ciekaw jestem, czy będę miał tego, nie wiem, czy to jest legendarny, czy epicki skin. Pewnie teraz... Wow, wow, wow. Pewnie teraz te wariaty właśnie nam będą tutaj wypadać. Tylko, że te wariaty można... No, można tutaj chyba zdobyć. Tak mi się wydaje. No nic, zobaczymy w każdym razie. Otwieramy kolejne skrzynie. Teraz będzie skrzynia numero 8. Chyba 8 skrzynia. Dobra, zaznaczę sobie 8. Pyk, dobra, co ciekawego mamy? Barley, dobra, nie pamiętam, czy tam były jakiś skineczek, ale chyba nie. Okej, nie, nie było, dobra. No i mamy takie bonusowe przedmioty, 4 kolejne bileciki. Spoko, bileciki sobie będziemy zbierać. No i zobaczcie w ogóle, lol, ile my mamy tych coinsów, tych monet. Mogę sobie, wow, mogę sobie Nitę ulepszyć. No to ja sobie ją ulepszam, bo ja Nitę uwielbiam, nie? Nita jest kozacka, bardzo lubię nią grać. Dobra, 17, spróbuję wbić jak najwyższy level tą Nitą. Napiszcie, jakiego wy macie zadymiarza, który ma najwyższy level i który jest to level, zobaczymy. Dobra, wow, ile można go rozbudowywać? Elo, rozbudowujemy cię. El primo, mordeczko, el primo, to jest akurat najlepszy okrzyk. Buenos noches, el primo jest największym kozakiem. Dobra, ej, no mordeczko, miałeś otwierać dalej skrzynki. No po prostu mnie to fascynuje, po prostu jak tu można fajne rzeczy właśnie robić, otwierając to wszystko. Dobra, nie pamiętam, czy tam jakiś, nie patrzę w ogóle na to, czy jest 6, czy ileś tam przedmiotów. Dobra, klejnoty, czyli tutaj nie było niestety żadnego. Teraz będzie, słuchajcie, 10. skrzynia otwierana, więc naprawdę lecimy do przodu. Jesteśmy już w połowie drogi do otworzenia po prostu wszystkich skrzyń. Co będzie tutaj? Shelly, Colt, dobra, Rico, Daryl, dobra, to był Daryl? Co to jest? Mityczny Tara, what? Potrójny atak kartami Tarota. Tarot przebija wrogów na wylot. Super atak Tare to czarna otchłań, która wciąga najbliżej położonych wrogów, zadając im obrażenia. Wow, ej, słuchajcie, czyli mamy jakiegoś ultra dobrego chyba zadymiarza. Muszę sobie sprawdzić w ogóle, co to jest za zadymiarz. Zaraz sobie go tutaj znajdziemy. Cyk. Według rzadkości. Czemu to się nie ustawia według rzadkości? A, bo na samym dole są najbardziej rzadkie. Okej, okej, dobra, dobra, już rozumiem. Dobra. Tatara? No. Uuu, to jest mityczny, czyli to są te czerwone. Czyli what? Okej. Ej, to mi się podoba w takim razie. Nie wiedziałem, no w sensie nie znam tak dokładnie tych wszystkich ranki jakby. Uuu, Mortis. Ale ładny ten skin. Tutaj jakiś Leon, dobra. Lecimy w takim razie dalej. Czekajcie, to była 11 skrzynia? Czy 10? Jejku. Dobra, słuchajcie, nie no, wydaje mi się, że otworzymy po prostu tyle skrzyń, ile mamy monet. Elo, i to na pewno będzie 20.
Okej, okay, Roza, poko, Colt, dobra, kolejne punkty. Dobra, dobra, dobra. Dajcie mi jakąś postać. Czekajcie, w takim razie mamy 1160 żetanów. No, czyli no, w takiej połowie drogi jesteśmy. Powinniśmy, jak będziemy w okolicach, w sensie klejnotów, co ja gadam. Jak będziemy w okolicach 200 klejnotów, to już będziemy chyba na 20 skrzynce. Jakoś tak, no nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, klejnoty, kolejne cel. Primo, Nita, Barley. No tutaj akurat była fatalna skrzynka, nic takiego ciekawego nie było, więc otwieramy kolejną. Jejku, ja już nie liczę tych skrzyń, która to jest normalnie. Dobra, cyk, punkty mocy. Kolejne punkty mocy. No mocy te punkty nie potrzebuję. Wow, 8 biletów? Ej, to chyba super, nie? 8 takich biletów dostałem. Najsik, nice. Dobra. Next, mordeczko. Jak ja pomyślę, że każda jedna skrzynia to jest x złotych, to ja nie chcę nawet o tym myśleć, nie? Nie chcę naprawdę. Dobra. Bum, bilety. Dobra, podwajać żetonów, klejnoty. No niestety bez żadnych postaci, nie podoba mi się to. Aj, nie podoba mi się. Klejnoty znikają jak szalone, więc come on, otwieramy kolejne. Jazda, monety. Tara, dostałem punkty do Tary. Super, poko, Jesse, Nita. Kolejne bonusy. Najsik, ty, no co się dzieje. Dobra. Okej, okay, następna skrzynia. Wow, tutaj się zacina, sorki. Troszeczkę się zacinało. Dobra, punkty do Tary mocy. Kolejne, więc super. Ja bym w ogóle tą Tarą sobie chciał zagrać. Sprawdzić, jak się nią gra. Okej, okay, klejnoty. Dobra, sorry guys, chcę iść sprawdzić po prostu, jak się gra tą Tarą. No nie no, mi tutaj zależy na tym, żeby fajne postacie zdobyć, nie tylko otwierać. Więc wybierzmy sobie Tarę, zagrajmy sobie te zbiory klejnotów i po prostu zobaczymy, jak się nią gra, bo mnie to po prostu mega ciekawi. Dobra, jazda, mordeczki, jazda. Ty, jak ona dziwnie się zachowuje. Dawaj ją tu. Dobra, jazda, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam jakieś lagi dziwne, nie wiem, o co chodzi. Dobra, cyk, wow, jaki fajny zasięg. Dobra, okej, okay. Wow, o, jak oberwał, mordeczka. Ty, ale mam mało HP już. Uciekam stąd, uciekam. Ale mam straszne lagi. O, oh, no i zginąłem. Łe, lipa, dobra, to przez te lagi. A, zwalam na lagi. O, teraz jest dobrze, teraz się nic nie zacina, możemy grać. Co my tu mamy? O, mamy tych byków. No way, ale mnie rozwalił szybciutko. Dobra, ale mam teraz tą super moc. Zobaczymy, użyjemy sobie tej super mocy. Okay. Co ona daje, ty? Dobra, jakie dziwne. Okej, okay, tam obrywają, my na szczęście unikamy shotów. Ojojoj, tutaj trzeba pomóc naszemu. Dobra, pomogliśmy. What? Ale nas pojechali normalnie. Chyba jeszcze, póki co, jeszcze nie ogarniam po prostu gry tą postacią, więc sorki, jak będę po prostu do nim nubił. Ale no po prostu, no nie wiem, jak się nią gra, nie? Okej, okay. Tej super mocy jeszcze też nie ogarniam dosyć mocno. Zaraz to ogarniem. Ale gościu oberwał, widzieliście? Ale gościu oberwał. Dobra. Ajajaj, no znowu mam kolejne jakieś lagi. Nie. Dajcie mi tutaj spokój. Dobra, ja się idę tutaj ukryć. Okej, okay. Tamta laska ma. Ajajajaj. Dobra, ale obrywałem. El primo, jak poleciał. O, oh boj, no nie. Mój internet, ty. Ajajaj, dobra. Niestety się to chyba nie uda, tak mi się wydaje. Przegramy to. Okej, okay, no już koniec rozgrywki. Niestety przegrana, ale to pewnie też ze względu na to. Łe. Dobra, czy coś straciłem, coś zyskałem? Dobra, nic nie straciłem, ani nic nie zyskałem. Mi się bardzo wydaje, no po prostu te lagi jakieś dziwne mam. No nic, trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Lecimy sobie do otwierania dalszych skrzyń. Ja pierwszy raz grałem też tą postacią, więc po prostu nie potrafiłem, nie ogarniałem jej kompletnie. Zobaczymy sobie później, może sam sobie ogarnę, jak się nią gra. Okej, okay. Jakieś punkty mocy kolejne, to mnie nie obchodzi. Dajcie mi jakąś postać, jazda z postacią. Zostało już naprawdę niewiele skrzynek, myślę, że już 20 około otworzyłem. Ale to w takim razie spróbujemy otworzyć się trochę ponad 20, nie wiem. O! Mamy jakąś postać. Piper! Wee! Okej. Okay. Mamy epickiego zadymiarza. Super. Ej, a jakiś śmieszny skill w ogóle. What? Okej. Okay. Dobra, klejnoty zbieramy dalej. Gitarka. Dobra, ile nam zostało jeszcze tych klejnotów? No troszeczkę zostało. Dobra, to możemy otwierać jeszcze następną skrzyneczkę. Jazda, co tam masz w środku? Okej. Ty, no ja już nie pamiętam, ile postaci dzisiaj zdobyłem, ale trochę ich mamy, musicie to przyznać. Dobra, w ogóle patrzcie, ile mamy tych biletów na wydarzenia. Bardzo dużo, 50? Nice, podoba mi się. Jazda, monety, Tara, Penny, Rico,
Roza, dawaj skina. Nie ma skina. To słabo. W ogóle bardzo bym chciał również sobie te punkty mocy wykorzystać. Ta tutaj oferta specjalna jest. Zaraz sobie jakoś wykorzystamy. Tutaj również mamy za 170 klejnotów. Mamy jakiegoś epickiego zadymiarza. I możliwe, że sobie to też kupimy. Zobaczymy, jakiego epickiego zadymiarza będziemy mieć. Jakiego w ogóle możemy mieć. Zaraz sobie to sprawdzimy, gdzie są epickie zadymiarze. A to są nagroda Alei Pucharów. Okej, czyli ci nas nie interesują. Dobra, te wariaty tutaj epickie. No dobra, czyli ej, nie zostało nam w takim razie aż tak dużo tych zadymiarzy. Mam już 15. Nice, to ludzie, no ja nie gram jakoś mega długo, a już mam tyle. Nice, kozacko, podoba mi się to. Dobra, monety, punkty mocy. Super, super, bardzo mnie to cieszy. Ale dawaj mi postać. Dokładnie tak. Wow, drugi mityczny. Mordeczko, lecimy. Yeah. Wow! I to jest ten Mortis, którego wcześniej zobaczyłem i mi się podobał, więc wow, najsik. Mortis, co tam, mordeczko? Ale fajnie, jaram się tym, nie? Jaram. Sprawdźmy sobie tego Mortisa, jak on właściwie wygląda. Ty, tu już mamy drugiego epickiego, ale fajnie. Dobra, spójrzmy na tego. Elo. Okej, okay. Jego można zmieniać? Nie wiem. Dobra, tego nie ogarniam też. A to można zmieniać? Nie. A, czekaj. Okej. Okej, Mortis, a to jest Mortis w cylindrze. Okej, to nie ogarniam, czy mam tych obu, czy po prostu drugiego muszę dokupić. Ale spójrzmy sobie, został nam jeden mityczny. To jest ten Gene. No to fajnie. I zostały nam już później tylko legendarne oraz te tutaj epickie. Dobra, to wiecie co? Zróbmy tak. Żeby nie marnować w żaden sposób klejnotów, kupmy sobie teraz epickiego zadymiarza za 170. Uwaga, dobra, poleciało. Mamy epickiego i mamy Bibi, kozak, dobra, bierzemy sobie Bibi, dobrze. I do tego, w takim razie teraz, na obecną chwilę, mamy 17 na 30 zadymiarzy, z czego jeszcze dwóch potrzebujemy tych epickich, jednego mitycznego, a potem zbieramy już same legendy. Zobaczymy, może w dzisiejszym odcinku jeszcze uda się zdobyć jakieś legendy. No kto wie, w sensie to są chyba legendy, tak. Dobra, zobaczymy, cyk, otwieramy. No chyba tutaj nic nie będzie, tak mi się wydaje, bo tam widziałem 5 przedmiotów, więc trochę lipa. Ta Shelly, jaka jest rozbudowana. Bibi, okej. Wow, tutaj jest dużo tych. Dużo takich bonusowych przedmiotów, więc spoko. No zostały nam, no malutko, już dwie skrzynki do otworzenia. Dobra, cyk, pykamy sobie. Tutaj chyba też nie będzie żadnego skina. Niestety. Okej. Spójrzmy, co mamy. Kolejne bilety, klejnoty, ale to nas naprawdę nie obchodzi. Dobra, w takim razie słuchajcie, została nam ostatnia mega skrzynia i po prostu zobaczymy, co z niej wydropi. Otworzyliśmy ponad 20 skrzyń, masakra. Dobra, uwaga, uwaga. Jazdunia, cyk. I miejmy nadzieję, że będzie jakaś legenda. Jazda, pyk, okej. Dobra. No i uwaga, uwaga. Niestety, chyba tutaj nic takiego nie będzie. Ajajaj, no niestety, lipa. W tych ostatnich skrzynkach naprawdę się zawiodłem, ponieważ nic tam ciekawego nie było. Ale tak czy siak, wydropiliśmy naprawdę mega dużo kozak rzeczy. Kupimy sobie, a nie, już nie mamy klejnotów. Dobra, to sobie później to ogarnę. Ale tak, dwa mityczne skiny na 20 skrzyń, około 20 chyba 5 skrzyń. Jak dla mnie, myślę, że to mega fajny wynik. Ulepszmy sobie teraz wszystkie nasze skiny, które możemy. Shelly sobie ulepszymy, ale potracimy tych monet, nie? Ale tak czy siak będzie dobrze. Będziemy mieć wszystkie skiny ulepszone. O to właśnie chodzi. Najbardziej mi zależy właśnie te mityczne też ulepszyć, więc to wykorzystamy. Tutaj Bibi. Jakie w ogóle śmieszne nazwy mają. Dobra. Wow, jeszcze można ulepszyć. Ja cię kręcę, patrzcie, ile my tych monet na niej ogarniamy. Cyk, 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 cyk. Wow, ja nie mogę. Ty, ja będę mógł chyba nawet jakiegoś live'a z tego zrobić, jak gram sobie po prostu, bo to jest masakra. Co tutaj się dzieje? Dobra, super. Jeszcze jacyś? Ciebie jeszcze ogarniamy. Dobra, cyk. Okej. No dobra, to chyba nie, jeszcze tutaj tych dwóch. Dobra, to sobie ogarniemy też tych dwóch. Cyk i El Primo. El Primo. Ty, jakie mamy moce, patrzcie.
Wszystkie praktycznie mamy na mocy 5, oprócz tych oczywiście najsilniejszych. No to super kozacko. Co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Możemy sobie jeszcze jakby więcej mocy ogarnąć tym naszym zadymiarzom, ale tego już nie będziemy robić. Możemy sobie również te tutaj skrzynczki otworzyć, ale tutaj już raczej nic ciekawego nie będzie, więc nie warto. No dobra, to chyba w takim razie na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wbijajcie do sklepu z kruszkami voyanshop.pl. No jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Im więcej łapek w górę, tym więcej skrzyń w kolejnym odcinku. No zobaczymy, może w kolejnym odcinku otworzymy 50 skrzyń, a w następnym 100. Wow, kto by się tego spodziewał? Lecimy z tematem normalnie, ludzie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo, puu!